Witajcie moi mili, z tej strony Rosi, bo jest to kolejna już próba zagrania w Dead Age. Bo jak pamiętacie, ostatnio nas tu zło i ja nie wiem, teraz chyba mi cofnie po prostu do tego. Tak, cofnął mnie. Okej, żołnierz, a tak wręcz, karabin maszynowy, przetrwanie. Uzi, amunicja, motion. Strzelba, naboje do strzelby, student, brak. Dobra, bierzemy żołnierza może tym razem. Nie bierzemy trybu łatwego. Bo nie jesteśmy miętką fire. Dobrze, teraz tak, jakie nam rzuci... Tak, super. Skąd strój Uzi? Obrażenia Hanka. Aha. Okej. Okej. Okej, dobrze. Ile mam czasu na to? Bandaże dwa potrzebuję. No to nic z tym nie zrobię. Potrzebuję natychmiastowej pomocy medycznej. Czyżby było tak, że mi wyłączy jedną postać na starcie? Jeżeli tak, to będzie trochę lipa, nie? No to mamy średnią apteczkę. Nie, ale nie, no dobra, wiecie co? Dobra, poczekajcie, no dobra, zrobimy jeden dzień. Aha, okej. Autostrada za dnia. No spoko. Zadaj się odpowiednie miejsce na znalezienie składników medycznych. Jeśli się poszczęści, może trafić na opuszczoną karetkę pośród innych aut. Bez paniki, że wszystko będzie dobrze, jak się pospieszymy, Hank nie wykrywa się na śmierć. Obyśmy w drodze do domu nie mieli żadnych problemów. Dobrze, okej. I teraz tak, my mamy Uzi. Ale fajnie by było, żebyśmy je wyposażyli w pistoleta sobie. I teraz tak, mamy strzelbę. No i w plecaku mamy co jeszcze? Mamy Glocka. Zróbmy to. Okej, i teraz tak, możemy też sobie rozdać w perki. Tu nam weszło. Aha. Czy to było coś, czego ja wcześniej nie widziałem? Czy mi się zdaje? Mogłem tego nie widzieć wcześniej, że to mi się przekłada bezpośrednio. Szansa na blok, odporność, dobra. To co? Idziemy, nie? Bo trzeba. Aha, on nie ma naboi, serio? Czy mi się zdaje? Nie, no ma naboje, dobra. Jezu, już myślałem, że naprawdę granat zrobiła w konia. I nie dała nam naboi na start. O, to jest w ogóle maniak. Maniak corpse. Ładnie, na styk. No dobrze, no z tą wagabungą to sobie tam poradzimy. Wagabunga nie jest taki trudny do pokonania. At all. In fact, ale... Problem jest taki... Z nim, że on będzie nam robił później problemy. Okej, idź do strefy zrzutu. No i super. Więc my podnieśliśmy małą apteczkę. Dobrze, no czyli już mamy zrobione zadanie na dzień jutrzejszy. Okej, co my tu mamy? Booster. Boostera trzeba zdjąć. A Jezu, jak mnie boli teraz to, że nie mam damage'a.
O, block chance, weszło, super. Dajemy ich w melee tam. Naboje trzeba oszczędzać, jak będziemy mieli jakąś taką akcję, gdzie nie będziemy mieli tego, gdzie nie będziemy mieli w ogóle szans. Albo będą one bardzo obniżone, wtedy użyjemy sobie, właśnie wszystkich bonusów, które będziemy mieli dostępne. No błagam. No, jemu wszedł szansa na blok, mi wszedł krytyczny, super. Opuszczony radiowóz, szukaj. Stare części broni, okej, waga bunga i ten, dobra, lecimy. Im więcej damy radę wyciągnąć, tym lepiej. I teraz tak. Przyda się, żebyśmy... Ja my tam zrobiliśmy ile? 36, nie? Jakoś tak. Przedarcie wskoczyło, a spróbujmy gradem. Bo grat od banków chyba też ma szansę, nie? Na... Czy nie? Czy nie? Jezus, nie pamiętam. Ma szansę na stuna? Nie, wszystkim zadaje po prostu physical. Dobra, czyli źle zrobiłem. Ło, pomyliło mi się. Pomyliły mi się skille. Dobra. Zombie cheerleader. Dobra, złożona. Amunicję do strzelby. O! Z ambulansu wychłania się druga osoba. Okej, ale no... Dobra, chciałem być fair, chciałem spróbować jej pomóc. Kurde, że jednak eventy trzeba czytać. Cholera jasna. Okej, dwie piguły. Takie coś żwawe te piguły w ogóle, nie? Okej, 45. RNG mnie kocha. RNG mnie kocha. Pokoń będę dwa darze potrzebne sprawdzają, wtedy sprawdzasz. Sprawdzasz na liście, czego jeszcze potrzebuję. Dobra, weźmy, powróćmy. Okej. Proponuję ci handel. Chcę od ciebie jedne narzędzia za mała apteczka. Nie. 20% życia. Kończyło się jedzenie w obozie. Dobra. Pomożesz im, pomożemy ich przydzielić. Okej. Koniec. Dobra. Wiecie co, zrobimy sobie tak. Z... Pierwsza pomoc. I mam na... Okej. Dobrze, czyli mamy jedną osobę więcej teraz do naszego cudownego grona rozpierdolu. Mamy jedzenia za mało, więc tak, Hank, ty idziesz. Znajdź Hanka w kantynie. Przetrwanie nie masz. No dobrze, będzie trzeba poruszyć. Okej, dobra, wróćmy do kantyny. Misja. Chodzi o moją żonę, co się stało, rodziliśmy się, chcemy znaleźć potrzebę pomocy, chcę. Jak ja stradzę, zanim znajdzie słońce. Aha. Poszukiwania Lidii na autostradzie, to się na pewno skończy źle. Czyli nie bierzemy tak. Tyk, zaproś. Mam broń, żeby ci dać jakąś. Mam 9. No dobrze. Czuję, że to będzie gruba robota. Nie wiem czemu, mam takie przeczucie. Dobrze, teraz tak, co ja bym mógł sprzedać, żeby kupić na przykład apteczkę. Żeby kupić apteczkę to średnio. Ale kupić czapkę zawsze można.
Wyposażmy. Mamy odporność 7%. Okej. Na autostradzie za dnia. No dobrze. Dobrze, czekajcie. Co tu jest? Dobra. A, Lidia, jesteś tu gdzieś? Sprawany charakter, czekaj, imię przypomnę. Jak sam krzyczałeś imię swojej siostry, przełykasz gólem w gardle i masz nadzieję, że Lidia da sobie radę lepiej niż Lili. Hello! O, dziwny zbieg okoliczności, nie, że jedna i druga ma imię na L. Czekajcie, w ogóle, tak a propos, my mamy Mele, on też ma Mele, okej. Okay. Jestem ciekaw, jak daleko będziemy musieli szukać, nie? Bo jak się nagle okaże, że będziemy musieli naprawdę daleko biec, to będzie troszkę lipa. Znaczy, no nie będzie lipy, no ale... Inaczej, ile oni się wyhealowali? Ktoś tam nawet... Nawet się obeszli, więc spoko. Okej, jeden leży. Przedarcie. A każdy z nich ma dwójkę na tym, na mele. Ła, no to. Nie, każdy poza Billem. No ale dobra, Bill ma strzelbę. Toxic vomit. Ale leży, złożona, super, bierzemy. Idealne miejsce, by znaleźć. MP5, no spoko, nie? To jest dla... według mnie to jest petarda. Także teraz jak będziemy mieli do czynienia z jakimś takim zwykłym klasykiem, albo będziemy potrzebowali lepszej broni, to... No, według mnie jesteśmy ustawieni. Według mnie jesteśmy bardzo fajnie ustawieni w tej chwili. Dobra, duży leży. W ogóle mamy jakieś pakiety medyczne średnio. MP5, tam powinno być P90. Dopiskiem suka Blair Trash B. Okej, pigułę lecimy do końca. I siadło. W ogóle nie potrzebujemy jakieś hank maperki. W sumie to by się mogła przydać ta informacja. Chociaż to i tak jest jeden piec, bo i tak byśmy atakowali w ten sam sposób, nie? 120 DP za jedną rundę robimy, więc... Nawet ponad. Nie, 120 około. Teraz tylko tak. Hank. Bo ty masz walkę wręcz na trójkę, sukio. Ambulans, otwieramy. Jack. O kurde. Wszystkie zombie w okolicy się zbliżają. Ale okej, miejmy nadzieję, że chociaż coś z tego będzie. Vagabunga ma zwiększony DPS, krawaciarz mnie będzie irytował. No to lecimy od krawaciarza. Wow, that escalate quick. Nie, no ładne było to 40. Skryta. Takie kryty to ja mogę sadzić, bez problemu. Zaszalejmy. A co mi tam? Jak się Hank trzyma? 200. No dobra, nie idzie. O, czyżbym słyszał kobiecy krzyk w oddali? Tak trochę. Okej, okay, level upy. Tak. I tu by się przydało chyba... Myślę co, i rozdamy w spryt. Ja czuję, że ten spryt mi się przyda. Mimo wszystko.
Mój jest ten kawałek podłogi. Wagabunga i ugryziony przechodzień, super. Ugryzionego zdejmiemy w pierwszej turze. Ach, nie, dobra, nie zdejmiemy go w pierwszej turze. Miss click, bitches. Ale wypadnie, jak nic. Tam gdzie będzie się... I blit, nie? Nie. Bez blida? Tu ja myślałem, że on blida dostanie. Coś mi się popierniczyło chyba. Dobrze, ważne jest to, że go złożyliśmy. Weźmy. Kurde, no i gdzie my mamy... Gdzie my mamy teraz znaleźć tą jego kobitę, no? Aha, przetrwa te hordy zombie. Jak mogłeś się tak zostawić? To ty uciekłeś! Mogłeś powiedzieć za mną, aby mnie szukać. Naprawdę nie chcę się w tą mieszać, tam chodzi horda zombie. Lidia, możesz walczyć? O, znalazł pistolet, poradzi sobie, a zostało mi kilka naboi. Ty? Masz tyle jak mało zostało, pamiętasz pod spolowanie? Dosyć! Ja nie wierzę! Kutnie małżonku! Zbliżają się zombie, ale co tam, trzeba drzeć koty? No to takie cool. I mamy ją jako praktyczną osobę w teamie, super! I te krytyczne. Dobrze, jest teraz tak. I chlas. Czterema postaciami to my go zaspamujemy tu, nie? Fala 2 na 2. Nie no, mając czterech survivorów to jest... To jest easy peasy lemon squeezy, nie? Dobrze. Teraz tak. Pyk. Zrób przedarcie na karawaciarzu, a ona dobije ugryzionego. No i super. A ona go normalnie z łapy strzeliła, nie? Z liścia w gupiry. On teraz raczej nawet nie dożyje drugiej tury, więc... Pięknie. I tak to ja mogę to robić. Narzędzia. Będzie dla mnie jakieś miejsce skąpania, mam obozowisko. Ocalała Lidia. Materiały 2, narzędzia 1, skonstruowane narzędzia, zużyte narzędzia, super. Ocalali zyskują 20% życia. Kieranatrysz wygląda szczęśliwą. Mam to, że zaprzyjaźniła się z nowym członkiem grupy. Spotkaj się z Lidią w obozie. To jest Lidia, moja druga połowa, ta szalona dziewucha da sobie radę w starciu z zombiekami. Wygląda to, że niezły z siebie strzelec, mój mąż nie chce w to wierzyć, ale coś tam potrafię. Jestem już na nogach i gotowa do działania. Zastanawiam się, czy mój wybawca nie zechciałby pójść ze mną do zapasu. Kobieto, mam wrażenie, że kolejny dzień z tobą w otoczeniu puszczonych samochodów z ręku będzie moim ostatnim. Nie mówię o tobie. Ha! Jack, miałam na ciebie na myśli. Kappa. Ale dowalone, nie do pieca. Okej, okay, dobrze, no, kończy nam się żarcie. O ciebie pytał, będzie na ciebie czekał w kantynie. Sklep, sprzedać mu klapki musimy, tak? Dobra, poczekajcie. Pierwsze co? Sprzedać klapki i za to dostaniemy 4 narzędzia. Spotkać się z Lidią będzie dobrze. No dobrze, to teraz tak, czekajcie. Zadania. Hank. Jako, że dostałeś level upa, to chyba damy ci karabin szturmowy. Zróbmy tak. I medicine. I w tym momencie ty dostaniesz Uzi. Ale na razie nie będziesz miał do niego amunicji. No dobrze, trudno. Teraz tak, ciebie wyprosimy. Tu mamy ile naboi? 21, pamiętam. Łe. Okej, zadania, teraz tak. Jack. Nie. Hank i Bill, niech oni pójdą razem.
A my udamy... Idziemy poza obozowisko. Trzy krzyki i kilka strzał broni palnej. Serdecznie wiecie, szybciej, mam nadzieję, że nikt nie został ugryziony. No i Lidia do nas dołącza. Cieszę się, że przyszedłeś. Chciałem rozpracać nogi, a nagle stało się to. Pomożesz mi? Rzeczy, że to będzie kolejny romans, nie? Co jak co? O, co w ogóle leży głowa Urmana? No ale okej. Ta gra lubi zaskakiwać romansami, więc... Nie zdziwiłbym się, jeżeli to by w tą stronę poszło. I to jest ten moment, w którym dochodzę do wniosku, że opłaca się, że mamy ten karabin lepszy. Bo będziemy musieli go poużywać, może niekoniecznie w tym momencie. Eliminator, tak. Krytyk, ale odporność, naprawdę? Właśnie, musimy zobaczyć, ile ona ma naboi w razie, bo... W razie, gdyby coś, nie? 7, ale ona ma strzał w nogę, zrąbiście. Ale to było głupie. Mój bohater jest dramatyczny sposób na rozpoczęcie znajomości, nie sądzisz? Kolej próbuję przyłączyć się do trybu przetrwania na takie umożliwiające prowadzenie konwersacji. Co teraz? Nie chcę zrobić, myślałem, że moglibyśmy wybrać się na autostradę, przykład jakiejś stacji i wypić razem kawę. Co? Nie wydaje mi się, że by jakieś stacje jeszcze działały. Lidia chichoczot, otwierając krew z twarzy krew chusteczką. Randka z Lidią. Czemu my jesteśmy takim kurwa kobieciarzem w tej grze? Czekajcie, jak stoimy z czasem? Zdążymy to rypnąć? 20 minut. Dobra, zdążę. Wiem o tym gutacie, ale może udało nam się znaleźć jakieś rasy i na pojedla obozu. Nie zaszkodziłoby. Ma jeszcze kilka godzin do nas się ściemni. Chodźmy, Jack, jak masz na imię. Przytekujesz mi się, że wyprawa na stradę. W ciągu dnia to dużo lepszy pomysł niż dać się tam nocą, kiedy wszędzie roi się od trupów. Szukaj stacji przy autostradzie za dnia z Lidią. Dobrze, poczekajcie. Teraz tak, ona ma takiego Glocka, to dajmy jej tego. Dajmy jej naboje dodatkowe, bo się przydadzą. Jakąkolwiek część ubrania możemy jej dać? Nie. No to mamy wluj naboje do strzelby i to jest bardzo fajne. Ja nie wierzę. Dobra, idziemy. Czy tam był jeden dodge? Aha, okej. Ze względu na to, że byliśmy ogłuszeni, wolałbym osobiście zignorować to, że on mnie dziabnął. A ona przynajmniej go złoży. Bo on, ona bardzo dobrze strzela. Kurde, no nie powiem, nie? Jestem naprawdę... I teraz tak, przetestujmy to. Dobre. Spróbujmy otworzyć spryt. Przypadkowo uruchamiasz syrenę. Okej, piguła leży. Przedarcie. No dobrze, jakoś tam jest sobie z nim musimy poradzić, nie ma to tamto. Ile ma? 70. Dobra, i takiej nie złożymy nawet strzałem. Jestem ciekaw, czy to skoliduje w relacjach z Henkiem. Tak na dobrą sprawę powinno. Chyba, że on się nie dowie. Ugryziony przechodzień. Dobra, on już leży. Zależało mi na tym, żeby go po prostu złożyć w tym momencie. Teraz tak, cyk, cyk. Dot. Eliminator. Siadło. Powinno być tak, że w pewnym momencie oni mają zwiększoną szansę w ogóle na kryta do takiej postaci. Radiowóz. Ustabilizuj radiowóz. 63%. Kurde, nie miałem jeszcze tak, żebyśmy nie ustabilizowali radiowozu w sumie. I to jest dobre, bo zawsze mamy postać jedną pod siłę. Czyli zawsze mamy takiego typowego napierdzielacza, nie? Którym jest nasza główna postać.
Następnym razem chyba jak będziemy grać, to nie będzie już... To nie będzie Jack, tylko Kevin. Kurde, prawie go zabiliśmy. Wow, mocne to było. To z poniżej pasa, eliminator. Siądzie? Siądzie. Tylko teraz z drugiej strony nie mamy tej. Ale okej. A, i podwójne ugryzienie. No dobra, to lecimy z nim na szybko. Żebyśmy nie dostali kolejnego blida, nie? A spróbujmy go otworzyć. I udało się tym razem, super. Czekajcie, co tu jeszcze mamy? Te klapki i materiały. Ej, ja w ogóle materiałów nie mam. Teraz się skapnęłem o tym. Materiałów nam ciągle brakuje. Dobra, krawaciarz, blok, ale przedarcie. Aha, nie, pod przedarciem mu nie wskoczyło. Okej, krawaciarza, zmniejszamy mu statystyki. Zmniejszamy mu refleks, czyli ma mniejszą szansę na blok itp. itp. Więc. No właśnie, od razu to widać, nie? Teraz. Właśnie, co odgra jest grany zespół? Nadbiorą do siła zwiększona o 50%. Dobra. Może być i tak. Teraz tutaj nam 4 tury zejdą gdzieś mniej więcej pewnie, żeby. No. My man. Jeszcze przedarcie, nałożymy debuffa. Chyba miała debuffa. Mogło tak być, że ona miała debuffa. Okej, stacje. No to nie wygląda na miejsce, w którym jest stacja benzynowa, no ale okej. Ugryzionego. Tak. Dobra, jeden mniej. To jest poniżej pasa. W ogóle Lili będziemy mogli chyba zrobić na, tak myślę, na palną, krótką, bo do pistoletu mamy na ogół dużo naboi. I nie będzie z tym problemu, żeby też to tam jakoś sobie pododawać. Ile ona ma? Ona ma jeszcze... O, w ogóle zauważyłem teraz, ile my mamy HP. My mamy mało, bo mamy 80 już. Ona ma ogólnie broń krótką rozdaną i to bardzo fajnie. I dajmy jej przetrwanie. Mamy jakieś tutaj suplementy medyczne średnio. Wagabunga, tylko. O tak, zróbmy strzał w nogę. I on teraz ma redukcję do wszystkich chyba czynności ruchowych. Kurde. Nie wiem jak to działa. To nie mogłem przeczytać. Jak to wygląda? Obniża refleks, ale co daje refleks? To jest pytanie. Ile narzędzi my znajdujemy? Dobry Boże. Ja bym chciał normalnie w tamtej poprzedniej grze tak znaleźć sobie narzędzi. Jakie to byłoby cudowne, żebyśmy mieli narzędzie w poprzedniej rozgrywce tyle co teraz. Odporność, no trudno, nie siadło. Przedarcie. O, za 3 dychy, super, okej, przynajmniej się wyrównał. Tylko on krytnął za tyle, za ile ona normalnie uderzyła. To jest zaskakujące, nie? Plądrowanie. Kolejne materiały, okej, walka. No dobra, zostań nam jeden punkt. Przedmioty medyczne byłoby dobrze używać. Teraz tak, okej, ona ma 160. Ja bym chciał
użyć to. Nie, okej, my straciliśmy w tym momencie naszą turę. Trzeba będzie też uważać, żeby Lili nie umarła. Ja nie wiem w ogóle, na której strefie mamy to dostać. I to jest najgorsze. Okej, my zaczniemy tego wagabungę tutaj rypać. Jezu, źle zrobiłem. 10 damage'a za darmo. Dobra, musiałem to zrobić teraz w ten sposób, żeby... O! Dobra, poważnie, nie, żartowałam, no szalansko spycha na bok martwą kelnerkę i siada. Powiedzmy tak o sobie, Jack i Lily, moja siostra, she's dead. Kim jesteś? Rodzina. Uwielbiam spędzać się z rodziną, spędziliśmy kiedyś w tym miejscu na gry, takie tam brakuje mi, teraz pewnie wszyscy nie żyją. Wygląda, żeby się szczęśliwi, może sobie nie żyją dawno, a może teraz znów tam chodzą, kto wie, ja tam wolę nie wiedzieć. Miłość. Jestem sam, przyłapałem swoją dziewczynę z innym. Miałem tak samo. No, może nie byłam na twoim miejscu, ale w tych samych okolicznościach. Lydia śmieje się, odrzuca włosy do tyłu, pochyla się, mruga i dotyka twojej ręki. Nie odpychasz jej, umiesz jej dłoń. Twój puls przyspiesza przez całą przemoc w twoim życiu. Prawie zapomniałeś, jak wygląda bliskość. Znów masz na zewnątrz. Zauważ, że czas ucieka. Trzeba się pospieszyć, jeśli macie zdążyć do obozu przed zmrokiem. Szybko rozglądasz się, zacznij do jedzenia. Przeszukaj stację za dnia, narzędzia 2. Okej. Podoba mi się to. Materiały 10, narzędzia 2. 12 zwierzaków, zużyte racje 4. Na słońce się pojawia na horyzoncie. Byłeś się zaskoczony, bo pierwsze co widzisz to twarz Lidii. Podobały się ostatnie nosy, musimy to szybko powtórzyć. Oho, okej. Puszcza oczko i uśmiecha się, wychodząc z pokoju. Gapię się w sucie, zastanawiając się, czy dobrze postąpiłeś. Nie no, chyba dobrze, nie? Okej, ale moi mili, w tym miejscu dzięki za uwagę, do następnego, trzymajcie się, hej!